Dzień dobry, witamy serdecznie w felietonie historycznym Soldaten des Heeres. Tornister jest rozwiązaniem problemu przechowywania osobistego wyposażenia żołnierza. Był on tradycyjną częścią niemieckiego ekwipunku już od połowy XIX wieku. Jego geneza sięga pruskiej armii. Modelem tornistra, na którym głównie się dzisiaj skupimy, jest Marschgepakt M1934, który był rozwinięciem modelu z 1895 roku. Charakterystyczną cechą tego tornistra było obszywanie jego klapy sierścią. Nie bój się, nie kocią, krowią. Z kotów to wiesz, robili tylko czapki na ostro. Tak obszyta klapa była nieprzemakalna, dzięki czemu chroniła zawartość tornistra. Do jego noszenia służyły integralne szelki skórzane, których długość regulowano za pomocą specjalnych haków i klamer. Tornister posiadał także trzy szlupki do troczenia, które umieszczano na jego obwodzie, po jednym na górze, lewym i prawym boku. Dzięki nim można było przytroczyć do tornistra założony na kształt podkowy koc, płaszcz czy celdban, o którym opowiemy za chwilkę. Tornister wykonywano z usztywnionego, brezentowego materiału o kolorze zielonkawym. Posiadał on na wewnętrznej stronie klapy kieszeń, która służyła do przechowywania przyborów do mycia, koszuli, ręcznika czy zestawu krawieckiego. Aby dostać się do centralnej części tornistra, należało jeszcze rozpiąć dwie klapy, które zapinano na trzy troki. We wnętrzu znajdowała się jeszcze jedna kieszeń, która miała pomieścić menażkę z porcją chleba i sztućce. Krótkie buty wraz z przyborami do ich czyszczenia pakowano po bokach tornistra. Także tam umieszczano kilka par skarpet. Między klapą a korpusem tornistra wkładano spodnie robocze lub wysokie buty marszowe. Tornister z biegiem lat ulegał uproszczeniu z przyczyn ekonomicznych i praktycznych. Pierwsza modyfikacja nastąpiła już w 1939 roku, kiedy to przestano obszywać klapę krowią skórą. Nadto zmieniono sposób jego noszenia przez zastosowanie haków, dzięki którym noszono tornister przymocowany do szelek szturmowych M1939. Dodatkowo wprowadzono dwa D-ringi, na których mocowano aramę. Zrezygnowano także z wewnętrznej kieszeni na menażkę. Tornistry te produkowano do 1944 roku. Piechota nie korzystała z tornistrów w czasie walki. Pozostawiano je wtedy na wozach taborowych. Jest to bardzo ważna rzecz, o której wielu rekonstruktorów niestety zapomina. Koc także jest jednym z niezbędnych elementów wyposażenia żołnierskiego. Taką opinię wyrobił sobie już w starożytności. Zapewniał on żołnierzowi ochronę przed zimnem w czasie snu czy czuwania w rejonie bank. Używano go samego lub z celdbanem, dzięki czemu mógł funkcjonować jako śpiwór. Koce produkowano w bardzo wielu kolorach, od szarego przez feldgrau kremowy do brązowego. Koce zdobiono poziomymi pasami w różnych barwach. Część z wzorów produkowanych dla wojska posiadało informacje o własności i przynależności wojskowej. Były to słowa Heeres Eigentum lub Wehrmacht Eigentum. Poza nowymi wzorami stosowano także wcześniejsze modele odziedziczone po Reichswehrze, a także wersje cywilne. W warunkach wojennego brudu często zakrywano kocami ustawione karabiny maszynowe czy granatniki, aby choć trochę zabezpieczyć je przed kurzem i ziemią w trakcie ostrzału artyleryjskiego. W 1931 roku stworzono celdban, produkowaną ze sztucznej impregnowanej bawełny zwanej makosztow, pokrytą z obydwu stron kamuflażowymi wzorami pałatkę celdban, zwaną także Heeres Splintermuster M1931. Był on jednym z najbardziej rewolucyjnych przedmiotów swego czasu. Zastąpił on stosowany wcześniej prostokątny model, pamiętający jeszcze czasy I wojny. Kamuflaż Splinter był w dwóch odcieniach. Jasnym dla lata i ciemnym dla jesieni. Pałatka miała kształt trójkąta o wymiarach 203 x 203 x 250 cm. Na każdym z dwóch krótszych boków znajdowało się po 12 dziurek i tyle samo metalowych guzików ułożonych w dwóch rzędach. Na dłuższym boku było 6 metalowych pierścieni z przeciągniętym sznurkiem. Na środku płachta miała podłużne przecięcie, które zapinano na guzik i kryto listewką. W zależności od użycia mogło służyć za otwór wentylacyjny lub na głowę. Przede wszystkim celdban spełniał funkcje przeciwdeszczowe i przeciwwiatrowe.
Dodatkową funkcją był kamuflaż. Rewolucyjne możliwości powodowały, że można było z niego zrobić element namiotu, łączono wtedy kilka, uzyskując większą konstrukcję, stosować jako ponczo dla piechura, rowerzysty czy kawalerzysty. Stosowano także celbań jako prowizoryczne nosze, śpiwór. Używać można go było także do szybkiej ewakuacji rannych, a po wypełnieniu suchym drewnem można go było stosować jako prowizoryczny ponton. Do celdbanu wydawano także zestaw akcesoriów w brezentowej torbie, która trafiała do jednego na trzech żołnierzy. Torba ta nie posiadała koloru kamuflażowego i najczęściej wykonywano ją w kolorze szarym. Zawierała trzyczęściowy składany drewniany maszt namiotowy, śledzie i bawełniany sznurek. W późniejszym okresie zaprzestano wydawania toreb, a akcesoria przenoszono zwinięte luzem w samym celdbanie. Śledzie najpierw wykonywano z aluminium, potem bakelitu, żeby na końcu wykonywać je z drewna. Do przenoszenia celdbanu wykorzystywano specjalne troki, takie jak na zdjęciu. Celdban już po zrolowaniu zapinano na klamerkę. Następnie odpinano troki mocowane na knopiki, przekładano je przez pas główny i zapinano. Element noszono nad chlewakiem, czyli z tyłu, lekko z prawej. W przypadku noszenia pokrowca z akcesoriami noszono go także przewleczonego przez troki. Jak jednak zrolować celdban? Rozłożoną celtę kładziemy na ziemi. Następnie składamy do wewnątrz jeden z bocznych wierzchołków. W trzeciej kolejności to samo robimy z drugim bokiem. Wkładamy górny wierzchołek do wnętrza celdbanu. Pamiętajmy, że stale należy pilnować, aby materiał był ułożony równomiernie i bez zagnieceń. Piątym krokiem jest złożenie prawego i lewego boku do środka. W następnej kolejności składamy boki jeszcze raz na pół. Przystępujemy do rolowania całości. Musimy pamiętać, aby w trakcie rolowania złożone już połowy nie rozchodziły się nam na boki. Po wszystkim zabezpieczamy celdban trokami. Ta metoda jest bardzo dobra, ale ma jeden minus. Aby rozłożyć celdban, trzeba kilku ruchów. To uniemożliwia jego bezzwłoczne wykorzystanie. Z pomocą idzie nam jednak żołnierski spryt i inny sposób składania pałatki, który specjalnie dla Państwa pokażemy. Sposób ten umożliwia bowiem rozłożenie celdbanu jednym ruchem ręki. Jak to zrobić? Na pewno nie zgodnie z regulaminem, ale po kolei. Początek jest identyczny jak wcześniej. Rozłożoną celtę kładziemy na ziemi. Następnie składamy do wewnątrz jeden z bocznych wierzchołków. W trzeciej kolejności to samo robimy z drugim bokiem. Teraz jednak zaczyna się inna bajka. Składamy boki raz jeszcze. Dokładnie w ten sposób. Następnie robimy to jeszcze raz. W dalszej kolejności zaginamy powstały wierzchołek, by potem zrolować całość. Nadal bacznie obserwujemy jednak, aby złożone boki się nie rozchodziły. Po wszystkim także całość zabezpieczamy trokami. To wszystko na dziś. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Bardzo gorąco zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Soldaten des Heeres.